Hi, my name is Michael, and welcome to my channel World in Polish. This particular video today is for intermediate and advanced students of Polish language, so the rest of it will be in Polish. If you are a beginner, please find another playlist for beginner learners or another one which is called Polish Pronunciation Drills. Now we'll speak only in Polish. Cześć! Jestem Michał i dziękuję za oglądanie tego filmiku na moim kanale YouTube World in Polish. Dzisiaj będziemy praktykować rozumienie, rozmawianie na tematy gospodarcze, na tematy ekonomiczne. Zanim zaczną rozmawiać czy odpowiedzieć Państwu na pytanie, dlaczego mamy obecnie tak wysoką inflację na całym świecie, łącznie z Polską i Stanami Zjednoczonymi, spójrzmy na kilka terminów ekonomicznych, które chciałbym, żebyście poznali dobrze. Pierwszy to inflacja, or inflation. Deflacja, deflation, produkt krajowy brutto, albo PKB, to po angielsku GDP. Nauka, która zajmuje się ekonomią czy gospodarką, to ekonomia, po angielsku economics. Gospodarka to economy. Podaż produktów to po angielsku supply. Popyt produktów oznacza demand. Bezrobocie to słowo, by określić unemployment. Możemy mówić o wskaźniku albo procencie bezrobocia, czyli rate of unemployment. I na koniec bardzo ważna struktura w rządzie czy w administracji każdego kraju, to bank narodowy albo bank krajowy. W Stanach Zjednoczonych nazywa się Federal Bank. Także teraz chciałbym Państwu opowiedzieć moim zdaniem, dlaczego mamy tak wysoką inflację w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i na całym świecie. Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem specjalistą od ekonomii czy finansów, ale interesują się tymi tematami. Po pierwsze, co to jest inflacja? Inflacja jest to sytuacja w gospodarce w każdym kraju, gdzie każdego roku pieniądz traci na wartości. Co przez to rozumiem? Że za ten sam produkt co roku musimy zapłacić więcej. Ten sam produkt ma te same właściwości, taką samą jakość, taką samą ilość różnych elementów w tym produkcie jest potrzebnych, żeby go wyprodukować, ale załóżmy, że w tym roku zapłaciliśmy za niego $100, za jakąś kamerę, załóżmy do zdjęć. Zapłaciliśmy $100, a w przyszłym roku musimy zapłacić $110. Co to oznacza? W jednym przypadku można by powiedzieć, że wartość tego produktu wzrosła. Ale jak zaznaczyłem, produkt składa się z tych samych elementów i ma takie same właściwości. Nie ma żadnych dodatkowych właściwości w tym produkcie po roku, a kosztuje więcej. Oznacza to, że wartość pieniądza spadła, bo musimy zapłacić o 10% więcej. Kiedy może do tego dochodzić? Otóż będzie do tego dochodzić, gdy mamy niewystarczającą ilość wyprodukowanego produktu. Na przykład w zeszłym roku produkowaliśmy 1000 kamer, a w tym roku wyprodukowano tylko 500 kamer. Ale taka sama ilość ludzi chce kupić te kamery. Jeśli firmy, które produkują te produkty, zorientowały się, że popyt jest bardzo duży, o wiele więcej ludzi chce kupić kamery w tym roku niż w zeszłym, a nie mamy tak dużo do sprzedania w tym roku jak w zeszłym, to podnoszą ceny i tak sprzedadzą ten produkt. I w tym układzie stwierdzimy, że po prostu należy zapłacić o wiele więcej za ten sam produkt,
który kupowaliśmy w zeszłym roku za niższą cenę. Kiedy dochodzi też do sytuacji, że pomimo, że jest ta sama liczba ludzi, którzy chcą kupić dany produkt w tym roku, jak i w zeszłym, że też zachodzi inflacja, że cena wzrośnie. Otóż dojdzie do tego, gdy ludzie mają więcej pieniądza w kieszeni. Dam Wam przykład. Załóżmy, że w zeszłym roku i w tym roku wyprodukowano 1000 kamer wideo o tych samych właściwościach. Nic się nie zmieniło. W zeszłym roku i w tym roku było około 1200 ludzi, którzy chcieli kupić te kamery wideo. I cena w zeszłym roku była 100 zł, 100 dolarów załóżmy. W zeszłym roku te 1200 osób zarabiało załóżmy 2000 dolarów na miesiąc. Ale w tym roku z jakichś powodów w ich kieszeni miesięcznie znajduje się 2500 dolarów na miesiąc. Załóżmy, że zarabiają 2300 i dostają jakieś 200 dolarów dodatków z różnego powodu i mają 2500 dolarów. Nagle czują się bogatsi. Czują się, że mogą pozwolić sobie na zapłacenie wyższej ceny za ten sam produkt. Jeśli jest taka sama ilość osób chętnych do kupna danego produktu, taki sam produkt w tym roku, jak i w zeszłym roku, ale osoby, które są zainteresowane kupnem danego produktu, mają więcej pieniądza w kieszeni, będą chciały, czy mogą sobie pozwolić, by zapłacić więcej. Producent się zorientuje, że jest taka sytuacja i podwyższy cenę danego produktu. Znowuż mamy inflację. Ta sytuacja w tym momencie, jaka istnieje na świecie, to można powiedzieć, jest mieszanka wielu czynników, dlaczego mamy inflację. Po pierwsze, z powodu epidemii koronawirusa wiele zakładów pracy miało przerwy w produkcji, więc jest niższa ilość wyprodukowanych produktów dostępnych do kupna w sklepach. Więc podaż produktów jest niższa. Z drugiej strony, przez rok ludzie siedzieli w domu, zaoszczędzili pieniądze. Oprócz tego otrzymali różne dodatki z powodu bezrobocia czy na podtrzymanie gospodarki, które otrzymali od rządów, więc mają więcej pieniędzy, czują się bogatsi, mają więcej pieniędzy zaoszczędzonych i więcej pieniędzy, które otrzymali w postaci dodatków i są w stanie zapłacić więcej. Oprócz tego znudzeni siedzeniem w domu chcą sobie to zrekompensować i coś kupić albo coś zrobić. Więc więcej osób chce kupić produkty. W tym samym czasie produkcja była niższa z powodu epidemii. I trzeci czynnik. Wszyscy ludzie, albo dużo ludzi, ma więcej pieniądza nagle w kieszeni. Z różnych powodów. Zaoszczędzili, bo nie wydawali. Otrzymali różne dodatki i zapomogi za to, że nie pracowali albo że byli bezrobotni. I na koniec mieli pieniądze zainwestowane, które pomnożyły się na giełdach czy w innych inwestycjach i też mają więcej pieniądza. A oprócz tego rządy czy banki federalne wydrukowały część pieniądza dodatkowo, ja to nazywam pustego pieniądza, który nie miał odzwierciedlenia w gospodarce i każdy czuje się nagle bogatszy. Czyli więcej pieniędzy goni mniejszą ilość wyprodukowanych produktów. I z tego powodu mamy inflację. Ceny wzrastają na świecie, w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Państwu się spodobał i pomógł zrozumieć coś na temat gospodarki, ekonomii i pozwolił usłyszeć słowa, które używamy, kiedy rozmawiamy o finansach i gospodarce w praktyce. Jeśli chcielibyście dalej uczyć się języka polskiego i praktykować rozumienie i słownictwo, proszę, rozejrzyjcie się dookoła na moim kanale YouTube i przypuszczam, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie także. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!